Dzień dobry, Urwisy! Mam nadzieję, że wypoczywacie, chociaż nie chodzicie do przedszkola. I mam nadzieję, że się dobrze bawicie z rodzicami w domu. Dzisiaj chciałem wam pokazać kolejny instrument. Ale zanim pokażę wam następny instrument, to chciałem, żebyście zobaczyli, jak ja się ubrałem. Zobaczcie, założyłem na siebie spódniczkę. Wyglądam jak dziewczyna. Zobaczcie, spódniczka jest z tyłu plisowana. Z przodu się ją podwija tutaj i wiąże. Moi kochani, taka spódniczka nazywa się kilt. Do tej spódniczki zakłada się takie specjalne skarpetki, specjalną torebkę, która nazywa się sporan. I moi drodzy, takie ubranie zakładają mężczyźni naprawdę w takim kraju, który nazywa się Szkocja. I ze Szkocji pochodzi instrument, który chciałem wam dzisiaj pokazać. Ten instrument, zapamiętajcie dobrze, nazywa się dudy. Nie ma żadnej innej prawidłowej nazwy w języku polskim. Jeżeli ktoś mówi na ten instrument inaczej, to mówi źle. Ten instrument nazywa się dudy. I wygląda tak, zobaczcie. Składa się z czterech rur drewnianych, przymocowanych do worka. Ciekawe, jak się na tym gra, prawda? No nie ma strun, więc na pewno się nie uderza w struny. Nie ma klawiszy. Więc pewnie jest to instrument dęty, w który trzeba zadąć. I tak właśnie jest. W jedną z tych rurek się dmie, czyli dmucha. Pozostałe rurki rozkłada się w określony sposób. I kiedy nadmucham worek przez tą rurkę, będę mógł na tej rurce, którą mam tutaj, zagrać dla was jakąś melodię. Gotowi? Spróbujemy, jak to brzmi. Ostrzegam, brzmi trochę zabawnie. Dudy są w ogóle dosyć zabawne. Cały ten strój, przecież to wszystko jest takie trochę śmieszne, zwłaszcza dla dzieci. Kochani, ale ten filmik miał się pojawić 1 kwietnia, czyli tego dnia, kiedy wszyscy sobie robimy żarty. No, pojawił się dzisiaj, przepraszam, jestem gapa i nie zdążyłem nakręcić wcześniej. Teraz już nie gadam więcej, tylko zobaczmy, jak te dudy będą grały. Trzymajcie się grzecznie. Do zobaczenia, jak skończy się ten paskudny wirus i wreszcie wszyscy będziemy mogli spotkać się w przedszkolu. Pa, pa!